Dzień dobry, witam ponownie. Tym razem omówimy kolejny gatunek, ostatni już w partii, którą zwalczaliśmy gatunków. I tutaj ponownie omówię troszkę układ prezentacji. Najpierw omówimy troszkę o biologii i morfologii, znaczeniu inwazyjności, troszkę o obszarach, w których ten gatunek był zwalczany. O metodach, jakie stosowaliśmy, o stwierdzonych problemach, efektach zaobserwowanych oraz co planujemy dalej, a także jakie twierdzimy, że należy dobre praktyki zachować przy podejmowaniu działań względem tego gatunku. Rdestowce to grupa gatunków, rodzaj Reinurtia. Są to rośliny pochodzące z dalekiej Azji. Rdestowiec sachaliński, gatunek, jak sama nazwa wskazuje, z okolic Sachalinu, północnej Japonii, oraz rdestowiec ostrokończysty, zwany również rdestowcem japońskim. Tutaj Tajwan, Japonia, północne Chiny. Co ciekawe, po przybyciu do Europy oba gatunki się skrzyżowały, tworząc hybryd nazwany od jakby kraju, w którym został opisany, Reinurtia bohemica, czyli rdestowiec czeski. Jest to bylina polikarpiczna. Osobniki klonalne występują w formie przetwarzalnikowej, w formie kłącz. Tutaj dowiedziałem się, że takie formy przetrwalnikowe mogą żyć nawet, przetrwać nawet 100 lat. Także widać, że jest to roślina dosyć ciekawa i to wpływa też na komplikacje w jej zwalczaniu. Jest to gatunek najbardziej inwazyjny w naszej ocenie z tych, które omawialiśmy. Dominuje on, potrafi zdominować ogromne obszary zbiorowisk roślinnych, głównie nadrzecznych, choć nie tylko. Ogólnie rdestowce zostały sprowadzone jako rośliny ozdobne, szczególnie rdestowiec sachaliński posiada bardzo okazałe, wielkie liście, wysokie pędy oraz jako rośliny miododajne. Tutaj bardzo ciekawa też rzecz, jeżeli chodzi o rdestowce, one kwitną późnym latem, początkiem jesieni, co jest jakby troszkę inne niż dla flory naszego tutaj klimatu. I bardzo często te rośliny, nie tylko zresztą rdestowce, które kwitną w tym późnym aspekcie, były sprowadzane do Europy jako rośliny miododajne. No, spotykany w korytach rzecznych, gdzie ta inwazja się rozpoczyna, ale to wydaje mi się, że wszyscy zainteresowani już takie rzeczy doskonale wiedzą. Wysokość pędów tego gatunku 3 i więcej metrów tak naprawdę i niesamowicie szybki wzrost. Oczywiście nie jest to taki wzrost jak bambusa, bo nie taki mamy klimat, ale w tym pierwszym początkowym etapie wzrostu te kilkanaście, a wydaje mi się, że nawet więcej niż 20 centymetrów potrafi rosnąć w takim cyklu dobowym. No, stwierdziliśmy tego typu rzeczy, patrząc po konkretnych płatach, które udawało się odwiedzać na przykład dzień po dniu na tym początkowym etapie. To wszystko jest zależne też od warunków i słonecznych, i wodnych. Tak jak powiedziałem, kwiaty pojawiają się jesienią. Są one drobne, zebrane w takie skupienia blisko pędów. Jednak roślina, która kwitnie intensywnie, pokrywa się tym kwieciem bardzo mocno i praktycznie można powiedzieć, że zmienia kolor. To jest bardzo dobra pora do mapowania chociażby rdestowców, bo nie zawsze udaje się ten gatunek odnaleźć. Szczególnie jeżeli przechodzi się przez rzeki i patrzy się z jednej bądź z drugiej strony, ten okres kwitnienia jest bardzo dobrym momentem do zauważenia tych płatów rdestowca. W naszych warunkach rozmnaża się głównie wegetatywnie, chociaż wiem, że są badania, które stwierdziły, że
że gatunek ten jest też płodny generatywnie, czyli wytwarza nasiona. No warunkuje to przede wszystkim długość okresu wegetacji, więc jeżeli ta wegetacja jest krótsza, mając na uwadze to, że on kwitnie bardzo późno, nasiona mogą się nie wykształcić. No ale ostatnio te zmiany klimatyczne, które wszyscy obserwujemy, powodują, że i październik jest takim miesiącem bardzo ciepłym. To sprzyja na pewno temu, żeby rozmnażał się również generatywnie. No i niesamowita zdolność rozmnażania wegetatywnego to jest to, co cechuje ten gatunek. Praktycznie z każdej części prócz liścia ten gatunek jest w stanie się odtworzyć. Badania mówią, że są to części wielkości 1,5 cm, części nadziemne. Jeżeli chodzi o części podziemne, czyli te kłącza, one właściwie niewielkie fragmenty poprzerywane powodują nawet wzmożenie wzrostu tego gatunku, co utrudnia chociażby mechaniczne zwalczanie. Znaczenie inwazji, tak jak w poprzednich prezentacjach, no to są cechy, które są charakterystyczne dla wszystkich gatunków inwazyjnych, czyli dużo przestrzeni, wody i składników pokarmowych. To jest cecha, która powoduje, że z czasem ten gatunek dominuje. Z tego, co się orientuje, nawet zostały już opisane zbiorowiska roślinne które w Polsce, które opierają się praktycznie w 100% na rdestowcach. On generalnie jest bardzo mocno ekspansywny. W dolinach rzecznych, no szczególnie te zbiorowiska roślinne, tych roślin zielnych potrafi wyeliminować zupełnie takie zbiorowiska zioł roślin nadrzecznych. W miejscu jego występowania przestają właściwie istnieć. Czyli generalnie powoduje silny spadek bioróżnorodności. Wypiera gatunki rodzime i to nie tylko roślin, ponieważ występuje w specyficznych miejscach, gdzie chociażby lęgną się ptaki, występują owady. Jeżeli zabraknie pewnych roślin, to te ptaki się nie lęgną, owady nie są tak aktywne, opuszczają te miejsca. Co prawda na przestrzeni tych kilkunastu lat, kiedy prowadzi się badania rdestowców, stwierdzono, że on jest miejscem dla schronienia i budowy gniazd gatunków ptaków, jednak sumarycznie biorąc ilość powierzchni i gatunki, które mogłyby się zalegnąć, to nie ma nic wspólnego z tym, co można by jakby policzyć, odszukać w naszych rodzimych zbiorowiskach. No i tutaj jest też gatunkiem, który może powodować zagrożenie dla konstrukcji antropogenicznych, dlatego że on bardzo silnie przerasta glebę do głębokości 3, a może nawet i więcej metrów, to też bardzo ciężko zbadać. Może przerastać, infiltrować urządzenia wodne, chociażby wały przeciwpowodziowe, i takie sytuacje się obserwuje. I to jest też, wydaje mi się, niekorzystne i trzeba to wziąć pod uwagę, że to nie tylko taka roślina, którą ciężko zwalczyć i wpływa na bioróżnorodność, na brak czy spadek bioróżnorodności, ale także w większym przedziale czasowym może też wywoływać pewne negatywne skutki stricte dla budowli czy konstrukcji, które człowiek uważa za pożądane i ważne. No i bardzo szybkie, chyba najszybsze z omawianych gatunków, tempo zajmowania nowych obszarów, które jest wywoływane głównie przez człowieka i przez wodę. Właściwie każda dolina rzeczna, gdzie tylko pojawi się rdestowiec, prędzej czy później, jeżeli nie dokonuje się jakiegoś zwalczania, kontroli, izolacji, pozostaje zasiedlona przez ten gatunek. I teraz krótka charakterystyka obszarów Natura 2000, w których prowadziliśmy działania. Wszystkie są zależne od sieci hydrologicznej. Trzy rzeki: Nysa Kłodzka,
Biała Głuchołaska oraz Odra. Praktycznie każdy z tych obszarów jest różny. Już tutaj koleżanka Ewa wspomniała o dwóch obszarach, bo w dwóch obszarach oprócz Rdestowca występuje również Niecierpek. Rzeka Odra i obszar Żywocickie Łęgi, około 100 hektarów powierzchni. Tutaj niecykliczne, bardzo rzadkie, coraz rzadsze zalewanie, zwłaszcza w momencie powstania tych dużych zbiorników polderów poniżej tego obszaru w województwie śląskim. Generalnie rzeka uregulowana w takim spokojnym czasie, właściwie niewiele różni się od kanału, zresztą prąd też jest bardzo, bardzo słaby. Rzeka pośrednia, czyli Nysa Kłodzka, która momentami jest bardzo mocno rwąca, jednak koryto jest ustabilizowane. Ten charakter rzeki wynika bardzo często z tego, co dzieje się na zbiornikach zaporowych położonych między Nysą a Kamieniem Ząbkowickim, czyli zbiornik Nyski, Otmuchowski, Topola i jeszcze sieć innych małych zbiorników retencyjnych, które tam występują. I jakby sytuacja hydrologiczna na tej rzece bardzo często, czy właściwie głównie zależy od sytuacji na tych zbiornikach. Oraz rzeka Biała Głuchołaska, to już nie będę powtarzał, jest to rzeka o charakterze podgórskim, nieregulowana, bardzo żywa rzeka, tak to można nazwać, zmieniająca bieg. Bardzo często w przeciągu trwania tego projektu obserwowaliśmy zmianę nawet koryta, także jest to taka naturalna rzeka i w takich rzekach, w przypadku takich rzek te zwalczanie, już wybiegam troszkę, jest najtrudniejsze. Wszystkie te obszary cechują się występowaniem cennych siedlisk przyrodniczych. Cały projekt, jak tutaj już na początku mówił naczelnik, jakby pokierowany jest na ochronę tych najcenniejszych priorytetowych siedlisk występujących w wszystkich tych trzech obszarach. To są Łęgi Wierzbowo-Topolowe i Wiązowo-Jesionowe. Możecie Państwo sobie zobaczyć, jak na mapie wyglądają te obszary. Obszar największy, 1500 hektarów, Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej. Część północna. I na mapie zaznaczono tym ciemno-niebieskim czy granatowym kolorem płaty tego gatunku. Jak widzicie Państwo, one są mocno rozproszone, niewielkie. Żaden nie przekracza powierzchni bodajże hektara. Sumaryczna powierzchnia tego gatunku w tym obszarze to jest 4-7 hektara około. To jest część północna, to południowa. Tutaj identycznie to wygląda. Obszar Natura 2000 Przyłek nad Białą Głuchołaską. Tutaj już mamy stosunkowo nieduży odcinek tej rzeki naturalnej, żywej, jak ja to powtarzam. I zobaczcie Państwo, jak wygląda jakby tutaj zmapowana powierzchnia Rdestowca w tym obszarze. No to jest 31 hektarów. Tam mieliśmy do czynienia z bardzo dużym obszarem, a tutaj mamy obszar około 160-165 hektarów i 30 hektarów rdestowców. No i najmniejszy obszar, a jednocześnie najmniej zasiedlony przez rdestowce nad Odrą, Żywocickie Łęgi, powierzchnia obszaru około 100 hektarów. Tutaj maksymalna powierzchnia, jaką żeśmy zanotowali rdestowców, to 8 arów, czyli bardzo, bardzo niewielka. Paradoksalnie jakby działalność człowieka na rzekach, czyli stopnie wodne, śluzy, jazy, troszkę hamują jakby tą inwazję. Metody zwalczania. Oczywiście omawiam metody, jakie my stosowaliśmy. Może powiem też troszkę o historii. Plany zadań ochronnych dla tych trzech obszarów zostały ustanowione w 2015 roku i wykonawca zaproponował nam metodę zwalczania mechaniczną rdestowca poprzez wykopywanie. Oczywiście no, my również jakby przychyliliśmy się do tej metody, powołaliśmy taki plan zadań ochronnych, wpisując te zadania również do projektu, po czym okazało się, że
przy pierwszych przymiarkach, a także już rozstrzygnięciu przetargu nie byliśmy w stanie uzyskać jakiegokolwiek wykonawcy, który chciałby wykonać te działania w takim zakresie. Chodzi o stopień skomplikowania, powierzchnię, problem z utylizacją tej biomasy. No, szereg czynników wpłynął na to, że w pierwszym takim pełnym roku trwania projektu nie rozstrzygnęliśmy żadnego z przetargów na wykonanie tych prac dotyczących zwalczania rdzestowców. Niejako zaczęliśmy kombinować. Tutaj koleżanka Karolina, która bardzo mocno się w ten problem zaangażowała, nawiązała kontakt z kolegami z Republiki Czeskiej, żeby poznać ich metody. Wyjeżdżała w tamte tereny, oglądała, była na kilku wizytach studyjnych, słuchała, jak tam podchodzi się do tego problemu. Okazało się, że Czesi mają z tym również wielki problem. I zaczęli stosować metody chemiczne, a właściwie już byli bliżej końca, czy na końcówce stosowania swojego projektu, zresztą nie jednego. No i my niejako zaczerpnęliśmy te wzorce właśnie od naszych południowych sąsiadów, chcąc realizować projekt. Oczywiście wszystko zostało przemyślane, skonfrontowane z aktualnymi przepisami, nie tylko tymi krajowymi, unijnymi, ale także branżowymi. No i zapadła decyzja o zastosowaniu metod chemicznych, które w skrócie polegają na iniekcji dopędowej do osobników położonych w odległości 5 metrów od lustra wody oraz oprysk aparatu asymilacyjnego dla pozostałych osobników. Okres pracy jest bardzo ciekawy i kluczowy dla zwalczania chemicznego, ponieważ do tej pory wszystkie właściwie polskie przykłady opisywały metody chemiczne jako dla tego gatunku nieskuteczne, mało sprawdzalne, ale tutaj główną przyczyną właśnie według Czechów, ale również i nas już teraz po przetestowaniu tego był okres, termin stosowania tych zabiegów. Generalnie podstawowa zasada to stosowanie tych zabiegów w okresie późnoletnim, początku jesieni, wtedy kiedy rośliny wciągają substancję czynną do kłączy i to powoduje, że one w następnych latach po prostu wykazują mniejszą frekwencję, zamierają. Biomasy nie pozyskiwaliśmy, jesteśmy jakby zwolennikami tej zasady, szczególnie przy tym gatunku, że każde wbicie łopaty niekontrolowane w ziemię, gdzie rośnie rdzestowiec, powoduje tylko większe problemy i to też stwierdziliśmy, bo obserwując te obszary, monitorując je, niejednokrotnie widzieliśmy wykonywane prace ziemne w przepustach, rowach, gdzie tylko pojawiła się koparka, która pracowała wcześniej w innym miejscu, gdzie był rdzestowiec i po jednym roku ten rdzestowiec się automatycznie pojawiał tam, gdzie ta koparka była w następnej kolejności. Jakie stwierdziliśmy problemy? Przede wszystkim zastosowanie jakiejkolwiek metody chemicznej, to dotyczy też tak naprawdę barszczu wcześniej omawianego, jest możliwe w określonych warunkach atmosferycznych. To opisują karty charakterystyki produktu. Generalna zasada nie temperatura odpowiedniej wysokości, czy powyżej 10 stopni Celsjusza oraz brak odpadów atmosferycznych, mgły, rosy i tak dalej. Myślę, że wszyscy wiemy dlaczego. No i oczywiście duże obciążenie środowiskowe i społeczne takich działań. Zdajemy sobie sprawę i podjęliśmy to ryzyko, że takie działania są nieakceptowane przez część środowisk ogólnie, ale także w poszczególnych rodzajów działalności gospodarki. Nie są akceptowane chemicznie, ale chciałem podkreślić, że działaliśmy i działamy ściśle według prawa oraz według przepisów branżowych zarządców.
Czyli to już taka bardziej techniczna uwaga, stosowanie iniekcji jest ograniczone tylko do osobnikach o określonych wymiarach. Jak widzicie Państwo, taki mały osobnik, ten jest akurat po zwalczaniu metodą iniekcji na wiosnę czy w okresie lata, nie nadaje się do zastosowania tej metody i tutaj to jest podstawowy problem stosowania dalej tej iniekcji w miejscach, gdzie takich osobników o takich parametrach po prostu Państwo nie znajdziecie. I to, o czym powiedziałem, no te branżowe uregulowania. Zarządcy posiadają różne wewnętrzne przepisy. Część z nich wręcz od razu na wstępie zabrania stosowania poszczególnych substancji czynnych. No i tutaj zmierzyliśmy się z tym problemem w przypadku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które nie akceptuje stosowania środków na bazie glifosatu, a takim środkiem działaliśmy. Oczywiście też wchodzą uregulowania branżowe certyfikacji, na przykład w przypadku Lasów Państwowych od połowy zeszłego roku, czy od początku tego również chociażby glifosat jest na cenzurowanym i bez specjalnych oceny środowiskowej nie można stosować tych metod opartych na bazie tej substancji czynnej. To, co omawialiśmy wcześniej już w przypadku niecierpka, w przypadku zwalczenia skutecznego płatów rdestowca, dlatego że przez bardzo długi czas wszystkie właściwie rośliny, które rosły wcześniej na tym terenie, zostały wyeliminowane, szczególnie ten bank nasion, ta ilość tych diaspor aspektu późnoletniego, kiedy rdestowiec najbardziej dokucza tym roślinom właściwych siedlisk, już właściwie nie istnieje. Wkraczają inne gatunki inwazyjne, głównie niecierpki. Spotkaliśmy się z tymi dwoma, o których mówiłem wcześniej, niecierpek drobnokwiatowy i niecierpek gruczołowaty. Mamy świadomość tego, że działamy tylko i możemy działać w granicach obszarów Natura 2000 i działamy tak jakby w naczyniu połączonym, czyli nasze działania nie są oderwane od tego, co się dzieje w dolnym i w górnym biegu rzeki. Także no, w przypadku zwalczania gatunków inwazyjnych, szczególnie w tych tak zwanych żywych rzekach, jak ja to nazywam, jest obarczone ciągłym napływem diaspor z terenów sąsiednich. I to zdjęcie, które Państwo za chwileczkę, mam nadzieję, zobaczą, ono się chyba ładuje, dość dobrze to zobrazuje. O właśnie. Tutaj widzimy granicę naszego działania. To jest zdjęcie wykonane w okolicach maja, bardziej tej drugiej części, rdestowce wysokości 1,5 do 2 metrów. To ten teren, gdzie zakończyliśmy zwalczanie i to, co widać na pierwszym planie, to tam, gdzie nasze działania były wykonywane. No, nie mamy wpływu na to, co się dzieje poza obszarem i jeżeli te rdestowce będą się dostawać do wody, to wiadomo, że sumarycznie tak patrząc, nasze działania będą cały czas nakierowane również na zwalczanie tych przybyszów. Zaobserwowane efekty. Efekt tych charakterystycznych, jeżeli chodzi o termin, ale też sposób aplikacji środka chemicznego, zabiegów się cechuje bardzo dużą skutecznością. Byliśmy wręcz zaskoczeni, że po pierwszym roku działania zmniejszyliśmy stopień pokrycia w całym obszarze no kilkadziesiąt procent. Bardzo dużo płatów zostało wyeliminowanych, a część to były właściwie takie niedobitki. Spontaniczne odradzanie się tego rodzimego runa właściwego dla siedlisk przyrodniczych, szczególnie tego aspektu wiosennego, geofitów, ale również tych, które występują w tej pierwszej części lata, bo to są te rośliny, których diaspory, których nasiona, cebulki, bulwy były w stanie przetrwać w tym terenie. Oraz odradzanie się siedlisk przyrodniczych
także tych położonych w korycie rzeki. Tu mam na myśli obszar Przyłęk nad Białą Głuchołaską, gdzie rzeka nie jest zbyt szeroka i często jest zacieniana przez rdestowce. Na skutek tych działań dość mocno odrodziło się siedlisko 3262 Sieniczników. To jest siedlisko zależne też w dużym stopniu właśnie od światła. I co ciekawe, aż tak ta aktywność czy ten pozytywny skutek został zauważony, że nawet ten, z tego co wiemy, obszar będzie powiększony o pewną tam pulę właśnie rzeki. No głównie właśnie z tego, że te włosieniczniki się odrodziły. Na dzień dzisiejszy, czy w momencie prowadzenia działań przez nas, on nie był przedmiotem ochrony, to siedlisko teraz będzie przedmiotem ochrony. No i planowane działania. Na rok bieżący planujemy kontynuację działań według uzyskanych pozwoleń i zgód. I prace będą skoncentrowane na tych płatach, które pozostały. Będziemy próbowali je zwalczać. Uprzedzając pytania, planujemy póki co dalej kontynuować to metodami chemicznymi. Dziękuję za uwagę.